Zipek! Zipek! Odłóż ten telefon, stary. Zobacz, jaka dziwna akcja. Dodałem fotę na Instagrama, no. Nie? I zobacz, widzisz tą fotkę? No. Co tu jest nie tak? Przyjrzyj się, mordo. No, twoja normalna fota. Jakoś zobacz, co jest za mną, stary! Co to jest? Co ktoś to jest? Wziąłem Miłosza, zrobiliśmy stary sesję pod Instagrama i stary, coś takiego w tle jest. W sensie, na pewno to nie ty zrobiłeś, tak? Nie dodałeś tego? No nie. Nie wiem, czy ktoś sobie robi jajca, stary. To znaczy, że ktoś musi robić jajca. Więc stary, musimy to sprawdzić. Mordo, może to Jack razem z Ernestem, we dwóch. Musimy to stary sprawdzić, czy faktycznie oni sobie to robią te jaja. Dobra, dawaj. Co? Tu, o, są, zobacz. Co oni odpalają? Co jest grane? Przyłapaliśmy ich na gorącym uczynku! Chłopaki! Ja nie podnosiłem! Ach! O! Co jest? Co macie? Co tam? No ćwiczymy, a wyciskacie! Panowie, jest jedno pytanie. No. Co wy odwalacie? Co wy odwalacie? Co jak wy to? Robicie? Ćwiczymy! Ja wiem. Ćwiczymy. Wiem, co wymyśliliście, sprawdziliśmy to i mamy na was dowody. Właśnie. Wiedzą, że trenujemy. Co? Skąd wiedzieliście? Pewnie widzieliście moją fotkę na OnlyFans. No, fotkę! A, fotkę, mówię, a wyszło! Jest, mamy cię. Jesteście u mnie na fotce na Instagramie. Wam się przyznałem przecież. Skąd oni wiedzą, że się robiłem w ogóle fotkę? Stary, pokażę fotkę. Patrzcie, dodałem fotkę na Instagrama i panowie, wy myślicie, że to są jakieś jaja? No obczajcie. Patrzcie tutaj! No, za mną! Co? Zaraz. No na tle basenu. Podgrzaliście basen? Nie, stary! Lecimy! Rozjaśnij ekran, czekaj. Gdzie to jest? Ja nie wiem, stary. Ale co? No tutaj była taka twarz biała i taki wielki typ. Chłopaki, straszny. Wiecie, że to są okna z tyłu czy coś? Chłopaki, nie! Jest was dwóch i jest tutaj kamera, to oznacza tylko jedno. Frankujecie nas. No nie! O ty, Budrysie, dawaj ucho, dawaj ucho! Nie kłam! No, przecież był tam gość! No był, był. Jesteście widzowie, czy oni nas prankują, napiszcie w komentarzu. Dobra, idziemy stąd? Tak, nawet treningu nie pozwolą dokończyć, a ty chodź tu, gnojku. Ła, ła. Chodź, chodź. Ej, chłopaki, w ogóle to zamówiłem pizzę dla wszystkich. Stary, ale naprawdę był ten gość. No, Zipek, już nas nie wkręcicie. Ej, gdzie? Zobaczycie na jak ty możesz o pizzy myśleć, jak jest taka akcja? Dokładnie. No, oni myślą, że my ich wkręcamy. Co za chora akcja? Chodź na basen, stary, chodź na basen, pokażemy ci. Nic tam nie było. Dobra, czyli co? Tutaj miało niby coś być, panowie, tak? No, tak. Co tu jest w ogóle? Nie, nie mam pojęcia. Halo! Patrzcie, panowie! Jest tu ktoś? Ernest, ogarnij się, patrz. Ja tutaj stałem, Miłosz tam przy altanie. Tutaj stałem i tam była ta straszna postać. Co tu jest? Co? Chłopaki, zarobiliście, czy wy nam przygotowaliście escape room? Czekaj, a kto to jest? To ja jestem? To jestem ja! Ej, ja tu na balkonie rozmawiam, co jest? Ej, i kolejne zdjęcia są, patrzcie! Ej, chłopaki, jest też moje zdjęcie! Dzięki wielkie, w sumie nie miałem żadnego takiego. Ale stary, to nie my zrobiliśmy! Jasne, nie zrobiliście to. I nie my, to musimy stąd spadać. Ej, chłopaki, wytłumaczycie nam zasady tej gry teraz? To nie jest gra, stary, to nie jest gra, przyrzekam. Naprawdę, uwierzcie nam, to nie jest gra, my tego nie robiliśmy. Stary, no... Ciężko mi uwierzyć to akurat, ale zdjęcie dobre, żeście zrobili. Panowie, ja sobie nie robię jajek. Ogarnijcie się, to jest coś dziwnego, podejrzanego. Wkurzają mnie już szczerze. Ej, ale tu, patrzcie! Weź, na każdym jest fota. Mam nadzieję, że mnie nie patrzcie na to. Proszę tutaj bardzo. Jestem chyba ja. Panowie, są trzy zdjęcia wasze. Ja w tym nie biorę udziału, ja spadam do domu. Mi nikt nie zrobił zdjęć. Nie, no ty jesteś na zdjęciu. Wy rozwiążcie tą zagadkę i ja spadam. Ej, a tamto zdjęcie za... Tam? Co to jest? Grzesiu, to jesteś ty! O, jest twoje! Dobrze, witamy w klubie! O Boże. Najgorzej. Jaki przystojnie. Dobra, chłopaki, dobry żart, ale ja słyszałem, że już dzwonek dzwoni do drzwi, a to oznacza jedno. Pizzę, więc poczęstujcie się. Ktoś dzwoni do drzwi. Nice. Serio? Ja stąd jadę, ja stąd jadę. Dobra, chodź, trzeba chłopaków obronić. Normalnie, kurde, co to? Stary, powiem ci, te foty, jeszcze czarno-białe, to jest creepy. No, w opór. Dobra, chłopaki, proszę bardzo, pizza! Oooo! No! Kartka tam jest jakaś, to paragon? Takie pozdrowienia. No, jak zawsze. Elo, jestem prawdziwym mordercą. Jeśli chcecie żyć, to musicie wygrać ze mną w chowanego. Ej, dostawca chce grać z nami w chowanego? Serio? Pokaż to. Co to jest? Jaki morderca by napisał elo? Chłopaki, to jest najgłupszy escape room, jaki robiliście nam do tej pory. Stary, ale to jest na serio, przecież... Zipek, weź. Dostawca pizzy dał taką kartkę. To jakiś nowy sposób. Ej, dobra, kto zje tą pizzę, która jest ostra z bombą? To jest ważne pytanie. Dobra, a tak serio, to wy napisaliście? Nie. Czemu nie. To tak? Ernest, ty przyniosłeś pizzę i nagle jest tam kartka. Czemu wy jesteście tak dzisiaj przejęci czymś? Widziałeś, jacy oni są zestresowani cały czas w ogóle? O co wam chodzi, chłopaki? No, ustawiacie jakieś zdjęcia? My? To wy nas raczej pod odcinek. Chłopaki, nie jest się z tymi sosami. To są dobre. O Jezu, jakie gęste. Kto go zje? No, ta bomba nie jest ostra ogólnie.
Nie jest ostry? Zobaczmy. Ale wziął dużo. Dużo? O nie, jak nie jest ostra? O kurna! Stary, mówiłem, nie bierz tyle tego sosu. Ej, chłopaki! Co jest? Cicho, cicho. Co? Słyszałeś, też to słyszałeś. Tak, 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 ej, jakby z tego okna, chodź się zobaczyć. Ej, nawet drzewo się poruszyło, co jest? Co? Widzicie coś? Aaaa! Co to jest? Ej, dobra, widzieliście, co było na tej kartce, więc teraz każdy z nas musi znaleźć swoją kryjówkę i sprankować tego mordercę. Być może wtedy da nam on spokój, więc gdzie biegniesz? Do swojego pokoju, a dobra, gdzie? Ja się chowam na dworze, bo pewnie tam mnie nie znajdzie. Ale wezmę sobie jeszcze w sumie tablet. Pewnie zastanawiacie się, po co wziąłem tablet, a to dlatego, że mamy w całym domu zamontowane kamery. Ja będę mógł śledzić tamtego mordercę, ale jako, że to jest w ogóle chowany, myślę, że żeby z nim wygrać, to trzeba mu zrobić jakieś pranki, żeby zostawił nam w spokoju. Teraz sprawdźmy, czy chłopakom dobrze idzie w domu, bo myślę, że nie szuka mnie po dworze. Schowam się gdzieś tutaj. Nie muszę mieć dobrej kryjówki, bo i tak będę wiedział, kiedy będzie wychodził na dwór, bo też na dworze jest jedna kamera i słuchajcie, muszę wykminić pranka. Okazało się, że jedyne co mam, to jest balon i prank, który mi się nasuwa, to jest po prostu, żeby rzucić w niego balonem z wodą. I jeszcze przypomniało mi się, że na dworze mamy dosyć ciekawy przyrząd, ale po pierwsze muszę sprawdzić, gdzie on jest. Okej, teraz chyba kieruję się w stronę pokoju Zipka. O kurde, mam nadzieję, że Zipek ma dobrego pranka. O kurde! Co zrobić? Co zrobić? Muszę zrobić jakiegoś pranka, żeby pokonać złoczyńcę. Dobra, co stąd się przyda? Żyłka? Żyłka to wędkarska. Może się przydać, może się przydać. I do tego autografy Rauta w sumie może mi dałby spokój, ale nie. Wezmę to. To powinno się idealnie nadać. Co z tym zrobimy? Mam plan. Jest gotowe. Zobaczcie na to. Tutaj mamy pułapki na myszy, jak widzicie, na które wpadnie nasz złoczyńca. Z tego powodu, że... O kurde, zaplątałem się w tą żyłkę. Dlatego, że tutaj mamy żyłkę, przez którą się potknie. O tak. Idealnie. O, słyszycie? Chyba idzie. O kurde, chłopie. Gdzie? Gdzie jest moja kryjówka? Wywalaj stąd! No, byliśmy przyjaciółmi! Ale kiedy jest morderca, to nie jesteśmy! Wywalaj stąd! Jesus! Ludzie, widzieliście to w oknie? Trzeba się schować gdzieś! Chowaj się gdzie indziej! Dobra, może to się sprawdzi. I pozostaje przyklejenie ostatniej taśmy i nasza bomba jest gotowa. Wystarczy to odpalić, rzucić mu pod nogi i na pewno się nabierze. A teraz czekam, aż przyjdzie. Chyba ktoś idzie. O kurde, to jest on. Musimy odpalić bombę w takim razie. Nie wierzę, że to zadziałało! Jest! Udało się! A teraz trzeba pomóc innym chłopakom. Oby im się udało. Dobra, teraz jest w pokoju konstrukcyjnym, więc mogę spokojnie atakować basen. Mam nadzieję, że nie goni mnie ten złoczyńca. Kurde, jakąś broń szybko. Ej, samochodzik, wyskij tu. Bierzemy samochodzik i jesteśmy w najbezpieczniejszym miejscu na całej chacie. W bibliotece. Teraz jestem bezpieczny. Złoczyńca będzie miał przekichane. Ej, chyba idzie. Dobra, chowamy się. Wiedziałem, że ten samochodzik potrafi zrobić krzywdę. Ten gość mnie popamięta na zawsze. To jest bardzo głośna trąbka. I użyję jej po to, że jeżeli któryś z chłopaków będzie miał właśnie jakiś problem, to wtedy zwabię tutaj mordercę, a następnie z jakiegoś ukrycia rzucę w niego balonem i szybko będę uciekał. Dobra, tutaj powinien być kran. Co? Dobra, to Zipek. Przed chwilą był tutaj ten typ. Właśnie widziałem, teraz jest w konstrukcyjnym Grześka. To uciekaj szybko! Stary, robię mu pranka z balonem z wodą. Dobra, teraz żeby go tylko nie rozwalić, bo mamy tylko jedną szansę. Dobra, patrzcie jak rośnie. Dobra, zrobione. Ach, teraz to tylko zawiążmy i nasz prank jest gotowy. Pora na mojego pranka i wtedy będzie on już może pokonany. Dobra, chowam się i wstam jego balonem.
Udało się. Trzeba się teraz zebrać z chłopakami. Ten gość na pewno już tu nie wróci. Te auto wiedziałem, że jest kluczem do wygonienia go z tego domu. Tylko teraz gdzie są chłopaki? Halo, Ernest! Zipek! Halo! Aaaa! Chłopaki, też wam się udało sprankować tamtego gościa? Tak, i się nabrał, uciekł. Dobra. Tak, ale słyszeliście krzyk Grześka, prawda? Słyszałem, ale gdzie on jest? No właśnie nie wiem, ale to oznacza, że jeszcze nie pokonaliśmy go wchowanego. Stary, ja mu mówiłem, że jest schudno, bo nie ucieknie przed nim, a teraz grubas musi biegać po domu i nigdzie nie ucieknie. No to racja. Dobra, ale to oznacza tylko jedno. Zrobiliśmy mu za mało pranków i jeszcze go nie pokonaliśmy. W takim razie musimy wymyślić kolejne. I to epickie. Ej, ten gość prawie mnie złapał. Najgorsze, że chyba tu gdzieś idzie w moją stronę. Mam nadzieję, że w tych krzakach mnie nie zobaczy. Ej, idzie, idzie. Zobaczył mnie, ale miałem farta. O kurde, debil z niego. To jest dobry czas na zmianę pozycji. Naszym pierwszym prankiem jest grzałka, którą założymy na klamkę, a następnie, gdy morderca jej dotknie, to się bardzo poparzy. Wystarczy nałożyć tą grzałkę tutaj na klamkę, jako że mamy metalową. Powinno się rozgrzać. Uuu, to jest już czerwona, bardzo szybko zadziałała, odkładajcie to. Idziemy teraz na kolejnego pranka. I nasz ostatni prank to jest policja prank. Tak jest, słuchajcie, zobaczcie. Mamy takie światła, które wstawimy tutaj w to miejsce i wygląda to tak, jakby policja przyjechała pod nasz dom. A dodatkowo mamy głośnik, z którego będzie leciała syrena policyjna, więc teraz musimy się chować i zobaczymy, czy nabierze się na wszystkie. A właściwie to musimy go zwabić, żeby się nabrał na klamkę, więc wychodzimy. Dobra, Krzysiek powinien być już za chwilę. Mhm. On biega dookoła. Pomocy! Pomocy! Ale było blisko, by złapał za klamkę. Dobra, stary, rozstrawione są pranki po całym domu. W domu mamy pranki ostateczne, które go zupełnie wykurzą. Musimy stąd iść dookoła domu i tyle. Żeby nas nie zobaczył. Chodź, już. Stary, je tego chipsa! Aha, czyli puszczamy teraz syrenę policyjną, uwaga! Dawaj, dawaj, puszczam! Co, udało się? Właśnie nie wiem. Ej, udało się! Udało się! Pokonaliśmy go! Jest! Robiliście, panowie, nice! Team Squad! Więc widzowie, zostawcie łapkę, subskrujcie kanał, co? Usłyszał nas, wracam. Nie, żartowałem. Dobra, i to na tyle. Na razie. Ja mi przyjechał.